Czy można odmówić wizyty księdza po kolędzie? Jakie konsekwencje mogą nas spotkać? Już niebawem w okresie świąt Bożego Narodzenia księża odwiedzają parafian w ramach tzw. kolędy. Coraz częściej wierni nie przyjmują kapłana w ramach wizyty duszpasterskiej, a niektóre parafie w związku z tym zmieniają nawet zasady kolędy. Czy nieprzyjęcie księdza w ramach wizyty duszpasterskiej to grzech? Kolęda. Czy można odmówić wizyty księdza? Wizyty duszpasterskie w niemal wszystkich parafiach odbywają się zazwyczaj w okresie świąt Bożego Narodzenia. Czasem bywa to kłopotliwe, bowiem księża przychodzą w godzinach wczesno-popołudniowych, gdy wielu z nas jest jeszcze w pracy. Kapłani zazwyczaj o terminach kolędy informują podczas ogłoszeń parafialnych, tak aby wierni mogli się do wizyty uprzednio odpowiednio przygotować. Z biegiem lat kolęda jednak nie jest już tak chętnie praktykowana. W wielu, zwłaszcza w większych miastach, ludzie ze względu na pośpiech, ale także odchodzenie od kościoła rezygnują z wizyty duszpasterskiej i nie przyjmują księdza. Czy mają do tego prawo? Nie wszyscy wiedzą, że nie ma konieczności przyjmowania duchownego po kolędzie i nie jest to grzech. Czy nieprzyjęcie księdza po kolędzie to grzech? Celem kolędy jest modlitwa, lepsze poznanie księdza z parafianami, a także poświęcenie domu oraz błogosławieństwo na nowy rok. Na pamiątkę księża bardzo często zostawiają obrazki z wizerunkami świętych. Przy okazji kolędy, parafianie mogą złożyć księdzu dobrowolną opłatę na kościół, co zawsze w okresie wizyt bywa tematem mocno kontrowersyjnym. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, ale w prawie kanonicznym nie ma zapisu, który nakładałby obowiązek przyjmowania księdza po kolędzie. Nie jest to przymus, a nieprzyjęcie duchownego nie wiąże się także z popełnianym grzechem. Obowiązek błogosławienia wiernym na nadchodzący rok, a także poświęcenia domu spoczywa na przedstawicielach Kościoła. Według kodeksu kanonicznego to proboszcz, winien zatem nawiedzać rodziny, uczestnicząc w troskach wiernych, zwłaszcza niepokojach i smutku. Konsekwencje nieprzyjęcia księdza po kolędzie. Warto jednak mieć na uwadze, że nieprzyjmowanie księdza po kolędzie przez lata może mieć swoje konsekwencje, gdy będziemy chcieli uzyskać na przykład zaświadczenie o byciu katolikiem. Taki dokument jest potrzebny, aby zostać świadkiem na ślubie, czy rodzicem chrzestnym. W ostatnich latach coraz więcej wiernych nie decyduje się na przyjęcie księdza po kolędzie. W związku z tym niektóre parafie wprowadzają nowe zasady. Niektórzy proboszczowie chcą, aby parafianie, którzy zamierzają przyjąć księdza z wizytą, poinformowali o tym w kancelarii parafialnej, lub wywiesili kartkę na drzwiach swoich mieszkań.